Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem w Rzeszowie zresztą drugi raz w krótkim przeciągu czasu, ponieważ już mówiłem coś dla kuratorium i bardzo było mi miło. I w tej chwili w tak szacownym gronie jak tutaj, na szczęście będę mówił o czymś troszkę innym i nie będę powtarzał wykładu poprzedniego, bo boję się, że trochę ludzi mogłoby wcześniej słyszeć. Proszę Państwa, jak my będziemy mówili, czy to jest dostatecznie jasno, czy może dałoby się pierwszy rząd świateł zgasić, żeby ekran był lepiej widoczny, bo a jeżeli Państwo dobrze widzą, to w porządku. Mózg, proszę Państwa, jest właśnie nie służy do... O, świetnie, dziękuję bardzo. Mózg nie służy do myślenia. Mózg jest organem przeżycia. I jeden z najwybitniejszych biologów, Edward Wilson, on właśnie powiedział, że ten mózg wytworzył się bardzo dawno, ponad 500 000 lat temu, najprymitywniejszych zwierząt, właśnie po to, ażeby przeżywać. Oczywiście u człowieka i u ssaków ten w ogóle u kręgowców mózg się zrobił większy i zaczął tak samo myśleć, ponieważ myślenie ma konkretne, przynosi konkretne korzyści biologiczne. W karmie ta strategia przeżycia, prawda, tutaj mózgu, to chodzi, a dlaczego jest potrzebne przeżycie? Do reprodukcji, dlatego, bo jedynym takim biologicznym celem każdej istoty jest to, ażeby unieśmiertelnić własne geny. My nie damy rady unieśmiertelnić własnych genów, bo sami jesteśmy takimi niezbyt doskonałymi nośnikami tych genów, bo umieramy, wobec tego jedyna szansa, żeby nasze geny były nieśmiertelne, przekazujemy je w następne pokolenia. I właściwie to wszystko od bakterii, poprzez rośliny czy grzyby do zwierząt, to jest właśnie ważną historią. Chodzi o to, że ten nasz mózg, on tak robi, żebyśmy mogli się adaptować do zmiennej rzeczywistości. My żyjemy w warunkach takich, że otaczający nas świat się zmienia i jest silnie konkurencyjny w stosunku do nas. My musimy się zmieniać, dlatego nasz mózg musi mieć cechę, którą nazywamy plastycznością. Tą plastycznością zaczęto się zajmować psycholodzy już w końcu XIX wieku i William James właśnie powiedział, że plastyczność to jest zdolność ludzkiego mózgu do zmian zachowania. Jak jesteśmy zachowani, jest plastyczne. Tak się zachowujemy w jednej sytuacji, tak w drugiej. Natomiast współcześnie powiem, że ta plastyczność to jest zdolność do tego, że my potrafimy modyfikować nasze połączenia nerwowe w taki sposób, prawda, żeby one działały w specjalny sposób, a te połączenia się modyfikują w wyniku tego, że działają różne bodźce. Prawda? I te osiągnięcia, prawda, nasze jako mózgu ludzkiego są z wysoką plastycznością. I im bardziej budowa mózgu jest skomplikowana, tym mózg musi być bardziej plastyczny. Oczywiście to skomplikowanie daje pewne korzyści, daje pewne rzeczy niekorzystne, bo wtedy uszkodzenia skomplikowanej maszyny łatwiej następują i powodują bardziej dramatyczne sprawy. Trudno jest uszkodzić cep, prawda? Stosunkowo łatwo jest już jakąś taką muckarkę, no ale to jest inna sprawa. Ta plastyczność polega na tym, że my sobie wytwarzamy pewne uprzywilejowane obwody nerwowe i po prostu tam krążą pewne sygnały, bez zbędnego rozpraszania potrafimy właściwe części mózgu uruchamiać, prawda? Mówimy, wybieramy do tego celu pewne neurony, zwiększamy liczbę połączeń między tymi uwalnianymi, prawda? Zwiększamy liczbę uwalnianych neuroprzekaźników z tych przekazów. I w ogóle, jeżeli się tak przyjrzymy, to te zmiany plastyczne w mózgu, my je możemy oglądać zarówno patrząc na anatomię, mamy pewne zmiany anatomiczne, pojawiają się nowe neurony, pojawiają się większe wypustki i tak dalej, prawda? I powstają, prawda, nowe połączenia, a mamy taką zmianę czynnościową i to jest właśnie z jednej strony, że mamy zmianę powierzchni recepcji pewnych części w mózgu, ale tak samo, co jest bardzo ważne, w ogóle zjawiskiem takim podstawą dla plastyczności, zjawisko uczenia się. I to jest dość ważne, jeżeli właśnie mówimy o mózgu nastolatka, jeżeli mówimy, bo to jest ten okres czasu, w którym mamy może jak najwięcej uczenia. Uczenie się jest efektem plastyczności mózgu. To jeszcze warto jest spojrzeć. Musi być pewien balans między plastycznością a elastycznością, bo to jest coś takiego, prawda? Jak mamy
plastyczność, no mamy na przykład kawałek plasteliny, to wsadzimy w nią palec, to tamta dziura zostanie na stałe. No, to nie byłoby dobre. Musi być naturalna elastyczność, która powoduje, że to wciśnięcie, ten otwór potem się zmniejsza. I my właśnie przez cały czas mamy taką równowagę, pomiędzy tym, jak świat się zmienia, a my i świat zmienia nasz mózg, a nasz mózg się zmienia w taki sposób, żeby nie było trwałych zmian, tylko żeby te zmiany właśnie były takie przejściowe. I teraz ta plastyczność możemy... Tę plastyczność możemy rozpatrywać w bardzo różny sposób. Możemy właśnie mówić, jak wyglądało w ewolucji, jak to wygląda dla oszczobników. Możemy mówić o tym, jak się rozwijają rzeczy albo hamują, kiedy nie ma bodźców. Prawda? Możemy mówić, w jaki sposób części mózgu się zmieniają. Możemy tak samo powiedzieć zresztą o tym, jak, czy i gdzie tworzą się nowe neurony w mózgu. Jeżeli chodzi o plastyczność ewolucyjną, bo my oczywiście jesteśmy końcowym produktem, znaczy nie końcowym, jesteśmy ciągle poddanym ewolucji, ale produktem tej ewolucji. I tę ewolucję my widzimy, mózg, prawda, kręgowców, to była też bardzo ciekawa rzecz, bo tylko kręgowcy mają duże mózgi. Wszystkie inne zwierzęta bezkręgowe, typu owadów, mięczaków, i skorupiaków, one mają płazińców, one mają mózgi małe. U nas tak się szczęśliwie złożyło, że jakieś właśnie 500 000 lat temu nagle powstały pewna zmiana genetyczna i zwierzęta, które uległy tej zmianie genetycznej, taki protolancetnik zaczął rozwijać mózg wielki. Także mózgi kręgowców są mózgami już powyżej kilku milionów neuronów. Mózg ludzki doszedł do 86 miliardów neuronów. Niektóre mózgi są większe, na przykład mózgi słonia czy mózgi niektórych waleni. Ale w każdym razie mózg się zaczął bardzo szybko rozwijać. Zmiany wielkości mózgu i powodowały, że była większa jego plastyczność i adaptowalność, i dzięki temu nasz rozwój naszej linii właśnie przebiegał w taki sposób. Tu jest jeszcze coś, co nie było człowiekiem, Australopithecus robustus. To takie zwierzę, które gdzieś tak wyginęło mniej więcej pół zwierzę. Kuzyn daleki, wyginął mniej więcej 1,5 miliona lat temu. Miał mózg troszkę niewiele większy niż objętość, niewiele większa niż pół litra, prawda? Właściwie nic o nim nie wiemy. Był na pewno bardzo inteligentną małpą. Ale kiedy poszedł dalszy wzrost, prawda, to nagle pojawił się pierwszy homo habilis, człowiek zręczny. Jego mózg wynosił już 800 mililitrów i on zaczął produkować narzędzia. Pierwsze narzędzia, które były, jakieś takie noże, jakieś takie kamienne narzędzia. Do czego one służyły? One służyły do tego, żeby lepiej przygotowywać żywność. Te pierwsze noże służyły do zabijania, ale przy tym do oskrobywania kości, czy jakiego. Było to niesłychanie ważne dla mózgu, dlatego, bo mózg jest organem, który ma bardzo wielkie wymagania energetyczne, mniej więcej 6 kilokalorii na miliard neuronów. I w związku z tym, ażeby się mózg dobrze rozwijał, coraz bardziej należało udoskonalać możliwości zdobywania pokarmu. Małpy, które żywią się głównie niskoenergetycznym pokarmem roślinnym, wegetarianki, prawda, no to one nie rozwijają sobie mózgu tak dobrze. Prawda? Tutaj powstał ten skok. I dalszy olbrzymi skok naprzód to był człowiek zręczny, człowiek wyprostowany, homo erectus. Jego mózg dochodzi już do ponad 1200 mililitrów. To jest mózg tej wielkości, jaki jest przeciętny mózg współczesnej kobiety, a więc wiadomo, fantastyczny organ, prawda? Ten uśmiech ma nadzieję, że nie lekceważy mózgu kobiety, bo kto lekceważy mózg kobiety, to fatalnie kończy zwykle. Także to jest na pewno. Ale co tutaj wymyślono? No właśnie coś może typowo kobiecą, kuchnię, czyli ogień, prawda? Umiejętność, znaczy nie wymyślono ogień, bo ogień był, ale umiejętność kontrola ognia. I to zrobiło potworną różnicę w porównaniu z tym, co było przedtem. Mianowicie właśnie, jeżeli chodzi o żywność. Z jednej strony technologia robienia naczyń, w których można było żywność przygotowywać, wprowadzając wypalane garki i tak dalej, potem dalej. Z drugiej strony gotowanie pokarmu, czyli prawda, obróbka termiczna pokarmu, gdzie pokarm stał się znacznie bardziej przyswajalny. I stąd właśnie ten skok wzrostu mózgu. Teraz, jeżeli chodzi o wielkość mózgu, mózg się dalej rozwijał i następca
Neandertalczyka, Jezus Maria, to chyba nie ja, ale ja od razu muszę zrobić coś takiego. To mi przypomniało. I po prostu Neandertalczyk. Jego mózg był większy od mózgu współczesnego człowieka, 1600 ml. Był bardzo silny, doskonale przystosowany i chyba miał już jakieś poczucie transcendencji, dlatego, bo mamy groby. Tam Neandertalczycy już byli rytualnie grzebani, a więc miał jakieś początki religii. To był nasz kuzyn. My powstaliśmy trochę później, około 100 tysięcy lat żyliśmy równolegle do Neandertalczyków i właściwie głównie to oni na nas polowali, bo myśmy byli bardzo dobrym mięsem właśnie dla Neandertalczyków. To były typowo zwierzęta właśnie mięsożerne. Coś stało się 40 tysięcy lat temu. 40 tysięcy lat temu my z naszym mniejszym mózgiem nagle zrobiliśmy rzecz, której Neandertalczyk nie robił. Zaczęliśmy produkować sztukę. Pojawiło się malarstwo jaskiniowe. A tak naprawdę mi się wydaje, że sztuka zaczęła się troszeczkę wcześniej, bo widzimy w grobach tych pierwszych ludzi, takich jak 40 tysięcy lat temu, pojawiają się, że szkielety kobiece są w nich jeszcze biżuteria. Jest naszyjniki, bransolety, powstał zmysł estetyczny. I ta sztuka doprowadziła do tego, że ten mózg jeszcze bardziej ruszył do przodu. Nie ma tutaj czasu o tym mówić, chociaż oczywiście wspomnę też, sztuka uczłowieczyła człowieka. A jak wygląda teraz to, co jest dla nas ważne, plastyczność ontogenetyczna, czyli dla poszczególnej osoby, prawda? Proszę zobaczyć. Rodzimy się, przychodzimy na świat z mózgiem bardzo dużym, 400 ml, więc prawie tyle tego australopiteka, prawda? I w przeciągu pierwszego roku życia ten mózg nam już dochodzi do kilograma czy prawie. Więc to jest ten najszybszy okres formowania naszego mózgu. Ale potem ten mózg stale jeszcze rośnie, żeby dojść do tych właśnie 1200-1400 ml, prawda? Trochę większy jest mózg męski niż mózg żeński. Troszkę inaczej są zbudowane, ale proszę zobaczyć, poszczególne części mózgu zaczynają się rozwijać i teraz im bardziej niebieski kolor, tym jest większy rozwój. Sprawia, że przede wszystkim rozwijają się części kory, zwłaszcza kory przedczołowej. I ta kora przedczołowa to jest ta okolica mózgu, w której następuje, że tak powiem, wyższe czynności psychiczne. Umiejętność rozumowania, umiejętność abstrakcji związane z pamięcią i tak dalej. Przy czym kora rozwija się nierównomiernie. Już małe dziecko, tu mamy okres urodzenia. Widzimy tutaj, że synaps w korze właśnie tutaj wzrokowej, słuchowej już noworodek ma bardzo dobrze rozwinięte te rzeczy, gotowe do przyjęcia bodźców. Troszeczkę wolniej to idzie z ruchowymi tymi, ale już gdzieś tak mniej więcej koło roku życia to właśnie ta kora ruchowa, już tam jest ten szczyt tworzenia nowych synaps. Troszkę one się ciągle tworzą, to jest szybkość tworzenia, a nie liczba synaps. Prawda? Natomiast rzeczy związane właśnie z myśleniem, z wyższymi czynnościami poznawczymi, one tutaj znowu aktywniejszy rozwój mamy gdzieś koło drugiego, trzeciego roku życia. To jest bardzo ważny okres rozwoju życia dla dziecka. No i potem oczywiście to ciągle rozwija. To, co mówiłem o tym okresie wczesnym. Bardzo ważne, bodźce zewnętrzne pomagają rozwijać mózg. Robiono takie badania, jak opieka, czynna opieka nad dzieckiem, nad niemowlakiem, to jest parenting, jak ono wpływa na inteligencję dziecka. Czy dziecko jest husiane, czy do niego się mówi, czy się z nim bawi i tak dalej, i tak dalej. Można zrobić taką ilość punktów, ile tego parenting, ile tego matkowania dziecku robiono. I okazało się, że istnieje zależność, bo taka bardzo istotna, mianowicie im więcej mamy prawda, tych zainteresowań dzieckiem, tym wyższa potem w wieku lat 3 będzie inteligencja dziecka. Czyli znowu najlepszą rzeczą, którą rodzice powinni robić, to bardzo silnie oddziaływać z niemowlakiem, ciągle jakieś różne rzeczy, bo to kształtuje rozwój mózgu. Mózg jest plastyczny, on reaguje zmianami na nowe bodźce, a więc jak najwięcej z dzieckiem trzeba przebywać. Dobrze. I potem to jest ten okres takiej burzliwej neurogenezy w mózgu. Tworzą się nowe neurony, no bo mózg rośnie. I potem następuje bardzo ciekawa historia, mianowicie
tych neuronów w mózgu zaczyna być za wiele. One zaczynają ze sobą rywalizować. Jedne wypychają drugie. Zaczyna się coś, co nazywamy określeniem darwinizmu neuronalnego. Neurony muszą, żeby żyć, muszą pracować, bo neurony są połączone z innymi neuronami. Jak zaczyna się praca, to w tym momencie one zdobywają neurotrofiny, substancje zwiększające rozwój nerwów. W mózgu nie ma zasiłku dla bezrobotnych. Jak neuron nie pracuje, to ginie. I wobec tego ważne neurony zostają, te, które pracują. I dlatego też zresztą ogólnie mówiąc pewne charakterystyki dziecka znikają w wieku adolescencji. Na przykład każdy młody rodzic wie, że jak się 4, 5, 6-letnie dziecko zająć czymś tam, jak jest papier, kredki i dziecko sobie maluje, rysuje. Dzieci mają bardzo wielkie wrodzone zdolności plastyczne. U większości osób to znika, kiedy ma lat się 15-16. Mało kto się zajmuje robieniem rysuneczków i tak dalej. Bo te neurony nie są specjalnie potrzebne dla przeżycia. Chyba, że dziecko jest dzieckiem plastyków, którzy dbają, mówią, a narysuj to, a spróbuj tak. Wtedy z pokolenia na pokolenie utrzymują się te zdolności plastyczne. A tak ważniejsze jest, znaczy neuron, nie wiem, jak do chrzanić koledze, jak się podlizać nauczycielowi, prawda? To są neurony, które gwarantują, prawda, przyszłość w szkole, prawda? A więc te neurony są ważne. I jakie są tego efekty? Między 7 a 14 rokiem życia my tracimy 1/3 naszych neuronów w mózgu. Po prostu mamy nagle potworny ten, to jest właśnie, to mamy mózg świeżo urodzonego, noworodka, tu mamy wyładowany neuronami mózg 6-latka, proszę, to się przedziera. Ale oczywiście tych neuronów nie może być za dużo. To tak gospodyni, która sadzi rzodkiewkę, to wie, że naprzód sadzi, a potem jest przerywanie rzodkiewki, wyrzuca się co drugą roślinkę, żeby tamte mogły rosnąć, to samo może być w nerwach. Pytanie, które neurony będą znikały, a które nie. One nie znikają przypadkowo i my, kierując mózgiem, kierując rozwojem tego człowieka między 6 a 14 rokiem życia, prawie prenastolatka i nastolatka, możemy w jakiś sposób kierować w jakiś sposób on pójdzie. To samo widać, jeżeli chodzi o liczbę synaps. Znowu, prawda, tutaj jest bardzo wiele synaps około 2 roku życia. Liczba synaps nam spada z około połowy. Pracamy ze 100 do 50, znaczy z biliona do pół miliona, do 500 miliardów połączeń. Dobrze. Teraz rozwój mózgu po 10 roku życia, bo to nas interesuje, mówimy o mózgu nastolatka. Proszę zobaczyć, przede wszystkim to chodzi o rozwój płatów czołowych. Jak wspomniałem, płaty czołowe to jest ta część mózgu, w której jest odpowiedzialna za nasze właśnie wyższe czynności poznawcze. I to jest typowo dla człowieka. Kora przedczołowa u człowieka to jest 30% kory mózgowej, podczas kiedy na przykład u dość inteligentnego w końcu kota, tam wynosi 7% czy coś takiego, małpy 10%, prawda? I teraz, prawda, te różne części kory, więc mamy właśnie tutaj tą korę czołową i tą korę przedczołową. Ona rozwija się bardzo szybko. Oczywiście mamy tak samo potem bardzo ważną, prawda, tutaj tą korę ciemieniową, mamy utrwalanie śladów pamięciowych, prawda? I tu przez uczenie i powtarzanie, to jest też ważne, ta część mózgu się będzie rozwijała w tym momencie, kiedy my właśnie uczymy się czegoś. Powtarzanie jest bardzo istotną historią. Wiemy właśnie, repetycja jest mater studiorum. Powtarzanie się jest podstawą studium. Mamy tutaj inne części mózgu, prawda? Formacja hipokampa, ona jest odpowiedzialna za konsolidację pamięci. Wszystkie ślady, które przychodzą z zewnątrz, wszystkie bodźce promózgu, ślady pamięciowe tworzą się w formacji hipokampa, potem mogą być, że tak powiem, lokowane w innych częściach mózgu. I teraz proszę zobaczyć, jak tak patrzymy, co tutaj z tymi płatami, to widzimy, że 13 do 15 rok życia, prawda, następuje właśnie wyraźne powiększenie się właśnie tych połączeń i ruchowych, i percepcyjnych,
percepcji i tak dalej. Następują tak samo bardzo istotne zmiany hormonalne w przysadce związane z okresem pokwitania, a hormony mózgu, hormony płciowe bardzo wyraźnie wpływają na rozwój mózgu. A więc to jest ten taki dość intensywny właśnie okres. Po czym u 17-latka, więc jesteśmy w okresie maturalnym prawie, że, prawda? Też nie miałem matury, jak miałem 16. To prawie jest tak jakby drugi rzut rozwoju, prawda, tych płatów czołowych. To jest bardzo ważne i to tak do 25 roku życia mniej więcej trwa ta budowa płatów czołowych. Dlatego zauważ, że my to wiemy jak gdyby z naszej praktyki społecznej, że są pewne zawody, do których my nie dopuszczamy, czy pozycje społeczne, do których my nie dopuszczamy ludzi zbyt młodych, bo jeszcze nie ma kory, prawda? Mówimy pełnoletność, 18 lat, na tyle, żebyś mógł wybierać. A żebyś mógł być wybrany, no to jest 21 lat, prawda? A żeby pełnić pewne funkcje, to już musisz mieć lat 25. A żeby zostać sędzią, musisz mieć lat 30. To nie jest takie głupie. To wynika po prostu z tego, że dopiero wtedy jest ustabilizowany człowiek. Młodzieniec jako szef państwa, no fatalnie, prawda? Państwo przypomina sobie historię Władysława Warneńczyka, prawda? No, poszedł gówniarz, coś tamtego i tak dalej, zepsuł wszystko, prawda? No tak to mniej więcej wygląda. A miał najlepsze intencje, to jest, że był trochę porywczy i jego orientacja seksualna była nie taka. Dobra. W każdym razie mnie takie główne, te 18 lat uważa się, że takie kończy się wszystkim wycinanie tych zbędnych neuronów i od tego momentu już musimy bardzo dbać o to, żeby nam z mózgu nic nie uciekało, dlatego, bo neurony w mózgu mają dość duży kłopot, żeby zostawać zastępowane przez nowe. No a więc i teraz tak, patrzymy sobie teraz na ten mózg nastolatka. Co działa na niego? Oczywiście. Działają przede wszystkim rodzice. Pierwszy opiekun to jest rzecz niesłychanie ważna. Właśnie dzieci się rozwijają pod wpływem pierwszego opiekuna. Jaki jest pierwszy opiekun, takie potem jest życie. Dlatego są duże różnice pomiędzy dziećmi wychowanymi w rodzinach, nawet nie najlepszych, a dzieci wychowane w warunkach domu dziecka, gdzie emocjonalny kontakt i ten jest znacznie mniej bliski. Po prostu są. Robiono bardzo ciekawe takie obserwacje. To było w latach 46-47 w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiła się olbrzymia ilość nieślubnych dzieci i właściwie podrzutków. To było wtedy, kiedy żołnierze amerykańscy wracali przede wszystkim ze Teatru Pacyfiku, prawda? I Amerykanie bardzo dbali o te podrzutki, z tym, że te podrzutki były trzymane w warunkach ściśle higienicznych, ściśle naukowych, żeby dziecko było umyte, odżywione dobrze i tak dalej, ale był zakaz kontaktu intelektualnego, uczuciowego, emocjonalnego pomiędzy dziećmi a opiekunami, no żeby się nie przyzwyczajać do tych dzieci i tak dalej. Efekt był taki, że takie dzieci, jak potem dorosły, one były kompletnie niezdolne do życia społecznego. One nie potrafiły nawiązać stosunków miłych, międzyludzkich, i tak dalej. Były samotne, nieszczęśliwe. Grupą kontrolną były dzieci urodzone w żłobkach przywięziennych. W Ameryce ciężarna kobieta rodzi w więzieniu, ale ma kilka godzin, spędza z tym potem noworodkiem czy dzieckiem właśnie w więzieniu. I te dzieci zachowywały się tak jak dzieci normalne. Także było widać, brak kontaktu emocjonalnego w tych pierwszych okresach życia właśnie powodował takie historie. Czyli to rodzice. Oczywiście wpływ szkoły. No, szkoła kształtuje, i to szkoła, prawie jak my tak sobie zobaczymy, od właściwie już większego przedszkola, prawda? Potem szkoła, aż po uniwersytet. To jest bardzo ważne źródło. Bardzo ważnym źródłem są koledzy tak samo. Otóż to jest rzecz, którą czasami pedagodzy jak gdyby pomijają, ale to, jakich mam kolegów, takim jak się też potem robi. Ja wiem na przykład, jak dokładnie wyglądało, jak znajoma mi osoba dostała się na międzywydziałowe, indywidualne studia humanistyczne. Jak mówi, Jezu, jakich teraz mam fantastycznych kolegów, jaka to jest różnica w porównaniu z liceum, prawda? Bo to była wyselekcjonowana grupa, prawda? 35 najlepszych z najlepszych, kompletnie inny ten. I od razu widać, jak się zmienia sposób życia,
rzeczy, o których się mówi i tak dalej. A więc koledzy, dobór kolegów jest rzeczą bardzo istotną. No i bardzo ważne jest, jeżeli się ma mentora. Prawda? Tym mentorem może być nauczyciel, może być spowiednik, może być ktoś tam. Mentor może albo bardzo pomóc, albo kompletnie zepsuć tak samo rolę dziecka. Bo jeżeli mam osobę, często młode osoby mają większe zaufanie do osób, które nie są członkami rodziny, prawda? Więc ten mentor jest tak samo bardzo ważną rzeczą. Oczywiście na uczelni to będzie tutor tak samo, prawda? Te procesy rozwojowe, neurorozwojowe, one są w ogóle bardzo korzystne. My jeszcze wrócimy do tej tabelki. My możemy po prostu je w jakiś sposób wzmacniać. Procesy neurorozwojowe, tworzenie nowych neuronów i proszę zobaczyć, jeżeli na przykład mamy komórkę nerwową, są komórki piramidowe kory, i jeżeli na przykład to jest kora, która jest tutaj bardzo aktywowana, to drzewo dendrytyczne nam się rozwija. Ta komórka jest znacznie sprawniejsza, ma więcej połączeń. Jeżeli przestaje być stymulowana taka komórka, ona ulega regresji. Zmniejsza się liczba połączeń, zmniejsza się komunikatywność między neuronami i tak dalej. I prawda, dzięki plastyczności mamy właśnie takie zmiany. I wczesne okresy rozwoju, one są bardzo ważne, dlatego, bo tutaj neuron jest bardzo podatny na czynniki zewnętrzne, prawda? Są takie okresy krytyczne. I dla różnych rodzajów neuronów są okresy krytyczne, w których neuron musi być bombardowany pewnymi bodźcami, ażeby się rozwijać. To jest na przykład normalny neuron, taki tutaj mam z kory kolankowej, prawda, tutaj kolankowo-korowy neuron u kota. To jest kot normalny kocie. Kot się rodzi ślepy, ale potem zaczyna widzieć i tak się rozwija jego neuron. Co my możemy zrobić z takim kotem, jak chcemy coś zbadać? Możemy takiemu kotu zaraz po urodzeniu nałożyć na głowę kapturek z gazy. Kot widzi światło, ciemność, ale niczego nie widzi, nie ma impulsów, prawda, z układu wzrokowego. Taki kot potem, on kompletnie nie uczy się wzrokowo. On mówi, ale dlaczego się nie uczy wzrokowo? A bo tak wyglądają jego neurony. To był neuron kota, jak mówię, kota deprywowanego, kot deprywowany wzrokowo. Nie deprawowany, tylko deprywowany. No i właśnie... I to jest to, co jest u królika, znowu właśnie w tym samym układzie. To jest normalny królik kontrolny, a to jest taki, który właśnie następuje deprywacja. To są kolce synaptyczne. Liczba tych kolców synaptycznych, czyli miejsc połączeń, jest niesłychanie istotna i od razu widzimy, jakie tu są zaburzenia. Czyli stąd widzimy, że w pewnych krytycznych momentach pozbawimy pewnego dopływu bodźców. Dzieci na przykład, które się rodzą ślepe, ale ślepe ze względu na przykład na kataraktę. Są takie przypadki. One u nas są natychmiast operowane, ale w Indiach tego było dość sporo. I takie dzieci z rodzoną kataraktą były operowane, kiedy już miały lat tam, powiedzmy sobie, 10-11. Otóż takie osoby bardzo źle widzą i w ogóle nie używają zmysłu wzroku do orientacji się w świecie. Takie osoby, jak na przykład przechodzą przez jezdnię, zamykają oczy, żeby ich nic nie, żeby nie mieć niepotrzebnych bodźców, prawda? Tylko prawda, słuchem i drżeniami, prawda, zapachem orientują, co tam się dzieje. No i tu właśnie widzimy, prawda, co jest jeszcze ważne? Jak my nie mamy tej plastyczności synaptycznej, jak mamy gorsze neurony, to jesteśmy mniej sprawni intelektualnie. To jest mózg normalnego, prawda, 6-miesięcznego noworodka, ile tych kolców synaptycznych, a to jest dziecka właśnie z takim upośledzeniem umysłowym. A więc widać, że to upośledzenie umysłowe wynika tak samo z, tak akurat nie wywołane sztucznie, tylko wywołane z przyczyn endogennych. Widzimy, że po prostu taki mózg nie może dobrze funkcjonować. A to była takie dość dramatyczna historia, to robiła pani Leslie Firestone, to był mózg normalnego dziecka. Jakby to obrazowanie, widzimy jak tu te różne części mózgu, tutaj kora, hipokamp i tak dalej. I dziecko skrajnie deprywowane. Proszę zobaczyć, jak ten mózg... Są w ogóle olbrzymie dziury w tym mózgu, prawda, i tak dalej. A więc znowu, to widać, że plastyczność mózgu jest konieczna. I bodźce są potrzebne, prawda? Gdy brakuje dopływów bodźców sensorycznych, prawda? Jeszcze jest jedna rzecz. Jak nam zabraknie jakichś bodźców, to bardzo często następuje w ogóle przekształcenie mózgu. Takie najwięcej takich doświadczeń mamy przy amputacjach. Na przykład
tutaj mamy, jak normalnie w mózgu, prawda, w korze ruchowej jest reprezentacja różnych części ciała z ręki. Prawda? Widzimy, że tu mamy odpowiednie, prawda, mamy miejsce, gdzie mamy ramię, gdzie mamy tutaj nadgarstek, prawda, gdzie mamy dłoń i tak dalej. Teraz ten człowiek stracił rękę, amputacja. Co się dzieje po amputacji? Proszę zobaczyć, jak te pola się zmieniają. Pola recepcyjne w mózgu się zmieniają pod wpływem bodźców. A więc znowu, to jest coś takiego. To akurat nie jest fizyczna amputacja, ale tak samo można sobie pomyśleć o tym, że jeżeli psychicznie będzie nam czegoś brakować, możemy mieć takie same wyniki. Te procesy w ogóle można pobudzić właśnie. To już ten slajd już raz mignął, a teraz dokładnie powiemy, prawda? Te procesy neurorozwojowe, czyli to, żeby się zwiększała liczba połączeń synaptycznych, żeby się zwiększała sprawność połączeń, możemy je zwiększać. Po pierwsze, jeżeli my bombardujemy, prawda, nowymi wrażeniami mózg, prawda? Ale to muszą być takie wrażenia, które powodują, że my na to czynnie odpowiadamy. Mówimy, że jesteśmy we wzbogaconym środowisku. Klasyczny przykład dla Państwa studentów. Uczelnia to jest wzbogacone środowisko, dlatego, bo za każdym razem, na każdych ćwiczeniach jesteśmy bombardowani pewnymi nowymi rzeczami. A więc proszę zobaczyć, że samo uczenie się, samo studiowanie na uczelni, a zwłaszcza tak dobre uczelnie, jak ta tutaj, prawda, to jest już działanie na rzecz swojego mózgu. Prawda? I dlatego to szerokie szkolnictwo wyższe jest rzeczą bardzo istotną, bo to dotyczy tych późnych nastolatków, prawda? A więc to jest ważne. Ale, proszę Państwa, my mówimy jeszcze o wysiłek fizyczny jest rzeczą bardzo ważną dla rozwoju mózgu. To stare powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch nie jest wcale takie głupie. I my zaraz zobaczymy, wysiłek fizyczny powoduje wzmożenie tworzenia się neurotrofin, które nam odżywiają mózg i powodują, że neurony lepiej funkcjonują. Restrykcje kaloryczne. Przykro powiedzieć, ale jeżeli jemy z umiarem, to nasz mózg funkcjonuje lepiej. Głodówki bardzo dobrze zwiększają aktywność mózgu i też my wiemy dlaczego. My wiemy, że gen, który jest odpowiedzialny za długowieczność i aktywację mózgu, on fantastycznie działa, jeżeli jest odpowiednio właśnie tam pobudzany przez nukleotyd adeninoflawinowy, a ten nukleotyd jest wykorzystywany w całości w procesach glikolizy. Natomiast jeżeli jesteśmy głodni, glukoza nam się nie zmienia w energię, bo nie ma glukozy, no to zostają wolne moce tego NAD, który zaczyna działać na ten nerw, prawda? I teraz to właśnie tu mamy, jak wygląda, tak, to jest schemat. Nerw we wzbogaconym środowisku i komórka nerwowa w zubożonym. A tak rzeczy wyglądają naprawdę teraz, bo to jest schemat, widzimy wyraźnie, że w tym zubożonym zmniejsza się liczba kolców synaptycznych, liczba tych połączeń. To są, chciałam powiedzieć, ja jestem biologiem eksperymentalnym i większość doświadczeń robi się na zwierzętach laboratoryjnych. To zwierzęta laboratoryjne żyją zwykle w środowisku niesłychanie zubożonym. Siedzi takie w klatce, nie musi się starać o jedzenie, nie musi tego, no po prostu nic nie ma do roboty. Podejrzewam, że nudzi się śmiertelnie. No i tak, tam, tak wygląda mi stara klatka myszy. Plastikowa klatka, ściółka, tam 3-4 myszy, wszystkie jednej płci jeszcze, żeby było, prawda, tego, a więc to też nie... Natomiast tu mamy rzecz, środowisko wzbogacone. Ach, tu są przedmioty, te przedmioty się jeszcze zmienia. Mogę eksplorować, co robić nowego. To i tak jest pół biedy w porównaniu z tym, co jest w świecie naturalnym, gdzie naprawdę trzeba już tutaj ten mózg robić. To jest taki właśnie domek szczurzy, prawda? I ten szczur ma mnóstwo różnych możliwości działania i tak dalej. Tu taki szczur siedzi, prawda, a tu jest ten szczur w środowisku wzbogaconym. Te szczury są po prostu znacznie głupsze, znacznie gorzej reagują. Ja tu miałem własne doświadczenie, dlatego, bo jak taki porządny uczony, jakim chciałem być, to no właśnie jak pracowałem na szczurach, to sobie wziąłem szczura do domu jako zwierzę domowe. To był szczur wolno chodzący po domu, biały, uroczy, wszyscy mnie kochali. Ale różnica pomiędzy zachowaniem tego szczura, a szczura w klatce, a szczur został wzięty do domu zaraz po odstawieniu od matki, prawda, była kapitalna. By to było naprawdę miłe, inteligentne zwierzę, towarzysz domu. Myśmy bardzo, bardzo ją opłakiwali, bo to była samiczka. Jakby ktoś z Państwa chciał mieć małe, tanie, a miłe zwierzę domowe, polecam białego szczura.
radzę samice, dlatego, bo samiczki dorastają tylko do 400 gramów, a więc nie są takie za duże. Ale to jest cudowny, człowiek przychodzi do domu, szczur wchodzi po nodze, tu stara na ręce, siada na ręce, upuszcza 2-3 kropelki moczu. To jest taki dowód sympatii. Ale proszę Państwa, my się śmiejmy, bo wśród ssaków wymiana wydzielin jest dowodem zaufania i bliskości. Tylko, że my ludzie zwykle co wymieniamy? Ślinę, prawda? A więc jedni z góry, drudzy z dołu, prawda? Ale sobie, fantasty. Także takie zwierzęta, takie szczury, naprawdę mnóstwo różnych zabaw, trików i tak dalej. To były pierwsze takie badania, w których zrobiono właśnie, że jak te zwierzęta, które miały taki wzbogacony domek, jak im tutaj, prawda, wzrastało w porównaniu z zwierzętami hodowanymi normalnie liczba kolców synaptycznych. I tu mysz trzymana w takim właśnie mysim superdomku, prawda, w całym wesołym miasteczku, w przeciągu krótkiego czasu, 2 miesiące, strasznie rozkrzesza się drzewo dendrytyczne, czyli te wypustki w hipokampie. To rzeczywiście po prostu działa i dlatego też właśnie znowu, nie, żeby nie było nudy, żeby były zmiany, a to samo będzie tyczyło tak samo nastolatków, prawda? To środowisko oczywiście wzbogacone może być pasywnie albo aktywnie. I na przykład takie pasywne, prawda, telewizja, prasa kolorowa, plotki koleżeńskie, spotkania przy piwie, to zwykle jest pasywne, to ono nas nie rozwija. Natomiast jeżeli mamy aktywne, prawda, właśnie opieka intelektualna nad dzieckiem na przykład jest fantastyczną rzeczą, to dla obu stron to jest ważne, dla dziecka, ale także jeżeli nastolatek ma na przykład młodszego brata albo coś robi, to obie strony, prawda, na tym niesłychanie korzystają, prawda? Oczywiście rozwiązywanie problemów, prawda? To się poleca tak samo, żeby utrzymać sprawność umysłową osób starszych, właśnie typu krzyżówek, typu gry w Scrabble i tak dalej, w ogóle gry intelektualne. Bridge, o którym kiedyś pani profesor Dąbska, to profesor Woleński na pewno zna to nazwisko, Izydora, tak, ona była bardzo tego, ona mi kiedyś dała bardzo ważną radę, dlatego, bo mój ojciec zrobił takie czasami bridge na 3-4 stoliki i tam właśnie pani Dąbska grała zwykle zresztą z profesorem Tatarkiewiczem, z którym grać mogli tylko przyjaciele, bo Tatarkiewicz miał straszne tiki, prawda? Ale pan mówi na przykład, no to 3 piki, no to każdy myślał, że to już jest jakaś dodatkowa sygnalizacja. Ona mi kiedyś, jak tam stałem i kibicowałem, powiedziała: młody człowieku, jak to było dawno temu, młody człowieku, pamiętaj, że gra w bridge jest znacznie bardziej interesująca, niż na to zasługuje. Coś w tym było, ale to ćwiczy mózg, naprawdę, bo to jest właśnie to zajęcie intelektualne. Pani profesor była filozofem, a nie neurobiologiem, prawda? Także moi widzia, prawda? A więc to jest bardzo aktywne, prawda? Praca twórcza oczywiście, to jest coś, co właśnie, dlaczego właśnie to jest, no studenci, uczenie się, to wszystko jest to środowisko, prawda? I widzimy, jak tu mamy przed uczeniem taki neuron, prawda? Po uczeniu, to jedno z doświadczeń, narastają te kolce synaptyczne, prawda? Szczytem możliwości jest neurogeneza, czyli tworzenie się nowych neuronów. Otóż za dawnych czasów to w ogóle mówiono, że człowiek, że neurony się nie tworzą, bo neurony, komórki nerwowe są komórkami już postmitotycznymi i neuron się nigdy sam nie podzieli. On się nie rozmnaża przez podział. I dla mojej młodości temu uczono, słuchaj, jak się rodzisz, dostajesz talię kart i możesz nimi grać, ale możesz tylko je tracić albo zachować. Stracony neuron, koniec, dziura w mózgu. Tak się mniej więcej wydawało, że nie mogą istnieć, ale odkryto potem, ku zdziwieniu, że w pewnych częściach mózgu mogą się tworzyć nowe neurony. I co ważniejsze, jeżeli zapewnimy takie warunki, w których tworzą się nowe neurony, to ma to bardzo dobre konsekwencje dla rozwoju intelektualnego, umiejętności rozwiązywania zagadnień. No, szczur uczymy, jak labirynt rozwiązywać, czy coś takiego. I to właściwie te doświadczenia, one wyszły z doświadczeniami na ptakach. Mianowicie okazało się, że ptaki śpiewające uczą się pieśni godowych. I w tym okresie samczyki nagle zaczyna im przyrastać pewna część mózgu, która odpowiada ludzkiemu hipokampowi. To jest takie tam hipostriatum. I okazuje się, że nagle ta część mózgu rośnie. Ptak, jak my słuchamy tej melodii, jak nagrywamy, ptak coraz bardziej doskonali swoją piosenkę.
tak długo, aż wreszcie znajdzie, samiczka przyjdzie do gniazda, prawda, zakłada się szczęśliwe stado rodzinne, facet już się nie musi męczyć i przestaje śpiewać, prawda? Co mu się wtedy dzieje? Maleje mu ten hipokamp, prawda? Do następnego roku, kiedy znowu, prawda, przychodzi wiosna i ptak musi śpiewać. Ale to były te pierwsze doświadczenia, które udowodniły, że w mózgu mogą powstawać nowe neurony. I uczenie się zwiększa liczbę nowych neuronów. To było takie śmieszne doświadczenie. Za to doświadczenie dostał między innymi profesor Frąckowiak, Frakowiak właściwie, bo to już jest drugie pokolenie Anglik, dostał nagrodę Ig Nobla, a mianowicie to było, że badano mózgi, a w konkretnie hipokampy, czyli części mózgu, w których istnieje neurogeneza i część mózgu, która jest odpowiedzialna między innymi za pamięć przestrzenną, u taksówkarzy londyńskich te hipokampy są większe niż u normalnych Londyńczyków. Potem zrobiono zresztą takie doświadczenia, że porównywano tych taksówkarzy z kierowcami autobusów, bo to jest ta sama warstwa społeczna. Taksówkarze mieli większe te hipokampy. W związku z tym widać wyraźnie tam się... I to im większe, im dłuższy mieli staż na taksówce. A więc ewidentnie widać, że w tym naszym mózgu my możemy coś, ucząc się, zmienić. Właśnie neurony, one się nie dzielą, ale mogą powstawać nowe, bo w komórkach macierzystych z nich się tworzą komórki progenitorowe i z nich potem mogą powstać takie różne linie, prawda? I między innymi jest linia prac, które powstają. Jedne komórki nerwowe, oligodendrocyty, astrocyty. To jest żadne, że tak powiem, żadne specjalne mecyje, dlatego, bo one tak samo się dzielą normalnie. Ale są tak samo właśnie neurony i z nich powstają neurony i są wtedy te nowe neurony. I w naszym mózgu, w mózgu zwierząt, gryzoni, mamy znacznie większą tą plastyczność, ale u człowieka w hipokampie to na pewno tworzą się nowe mamy hipokamp, nowe dendryty, może troszkę wiąże ogoniastym. W opuszce węchowej to jest ciekawe, bo u nas w nosie tam się tworzą stale nowe neurony, dlatego bo te nowe neurony ulegają szybkiemu zniszczeniu i dlatego neurony węchowe są jak gdyby takim dość dobrym wskaźnikiem, że może się coś dziać źle. Mianowicie w momencie, kiedy zaczynamy tracić węch, to może być, może się zacząć na przykład choroba Alzheimera, jakaś choroba neurodegeneracyjna mózgu. To jest taka dość istotna rzecz i neurologa zwykle bardzo martwi to, jeżeli ktoś, pacjent straci węch. Ale widzimy, że w kilku tych miejscach w mózgu powstają te nowe komórki. One się tutaj gdzieś tak gromadzą właśnie na dnie komory i wędrują potem w odpowiednie miejsce. To one się tworzą. Najważniejszy moment jest taki, że takie komórki z tych komórek progenitorowych, one zaczynają mieć wypustki i te wypustki, o czym długo dyskutowano, ale okazuje się tak, że one wchodzą w normalne sieci neuronalne. Czyli one rzeczywiście zwiększają zasoby tego. I także w naszym hipokampie tworzy się jednak miliony, tam wymierają i tworzą się nowe. My mamy też metody techniczne, że my możemy powiedzieć, która komórka jest komórką nową, bo barwimy takim specjalnym barwnikiem na DNA. Rzeczywiście widzimy, że jak tu powstają takie komórki, jak widzimy takie komórki wybarwione na brunatno, no to wtedy właśnie mamy te nowe neurony. Ta aktywacja neurogenezy w hipokampie jest fantastyczna, bo ona wzmaga pamięć, poprawia nastrój, hamuje procesy starzenia się mózgu. Wysiłek intelektualny jest konieczny dla właśnie utrzymania tej dobrej aktywności, prawda? Ten wysiłek intelektualny, po prostu jesteśmy tak młodzi, jak młodym jest nasz mózg, i regularny wysiłek intelektualny nasila neurogenezę w hipokampie, odmładza mózg. Proszę zauważyć, że zwykle intelektualiści, profesorzy i tak dalej, jeżeli nie złapie ich jakaś choroba somatyczna, typu na przykład nowotworu, oni zwykle są długowieczni. Jeżeli chodzi o neurobiologów, to Rita Levi-Montalcini, ja ją ostatni raz widziałem jak miała w laboratorium, jak miała lat 102, a zmarła w wieku lat 103. A cała tamta grupa tych innych jej kolegów, oni umierali tak około setki mniej więcej. Dlatego neurobiologia to było coś, co ja też wybrałem jako... No, prawda? I pan do późnej starości. To znaczy, że mamy w tej chwili techniki, dzięki którym możemy stosunkowo łatwo być aktywnym intelektualnie, nawet jeżeli zawodzi nam to, co zwykle w starości, czy któryś ze zmysłów, zmysł wzroku albo zmysł słuchu. Ja już na przykład bardzo słabo widzę, ale przy użyciu komputera
jeszcze, co jest spokojnie, daje radę i jeszcze mogę robić nowe rzeczy. I właśnie oddałem książkę do redakcji pod tytułem A w konopiach strach. Niech Państwo zgadują, o czym książka będzie, prawda? Ale pewno też Państwo będą pamiętali, z czego to jest cytat. A w konopiach strach, pamiętamy czy nie? Jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat, prawda? Stara konopnicka. Dobrze. Wysiłek fizyczny. My wysiłek fizyczny normalnie robimy dlatego, żeby utrzymać układ krążenia w dobrym stanie, a żeby właśnie serce dobrze działało. Znaczy nie, to, co dobre dla serca, też jest dobre dla mózgu. Ten wysiłek fizyczny, prawda, to jest bardzo ważny. Aerobik, prawda, nie tylko poprawia funkcje sercowe, poprawia funkcje intelektualne. Wysiłek fizyczny bardzo wzmaga pracę mózgu, prawda? I dlatego znowu dla nastolatków ćwiczenia fizyczne. Właśnie nie, i to nie chodzi koniecznie o to, żeby był wynik, żeby robić to zawody szkolne, ale właśnie masowe, takie zwiększające zdrowotne tryb życia jest niesłychanie ważne. O tym powinno się naprawdę pamiętać. Można wiele złego powiedzieć o szkołach amerykańskich na przykład, mówię w tej chwili o szkołach podstawowych, bo o tym o tyle wiem, że tam miałem dzieci, ale to, że mają tam bardzo wiele zajęć właśnie z wychowania fizycznego, a to związane z tym, że nauczyciel nie może, dzieci nie mogą być z nauczyciela, czy jak nauczyciel ma przerwę, to przychodzi nauczyciel WF-u i prowadzi z nimi zajęcia, prawda, daje mimo wszystko bardzo dobre wyniki. I dlatego znowu nastolatka, prawda, pracującego, a od czasu do czasu poruszać się tego, a nawet jak siedzę w gabinecie, oczywiście głupio było, gdybym ja tu zaczął robić pajacyki, prawda, przy Państwu, ale czasami można robić. Wysiłek fizyczny jest bardzo ważny. Ja na przykład długo jeszcze z moim wnukiem, jak miał 10-11 lat, chodziłem sobie po parku, kopałem piłkę. Tak koledzy śmiali, mój profesor, tak tego, prawda? Ale to akurat nie było bardzo dobre. Teraz, prawda, jeżeli serce jest sprawniejsze, to cały umysł zostaje wzmocniony, prawda? I to po prostu ta poprawa sprawności uzyskana, prawda, przez krótkie ćwiczenie. Kilka godzin, kilkadziesiąt, 20-30 minut dziennie. Ja wszystkim polecam właśnie takie obowiązkowe gimnastyki. A co były bardzo ciekawe badania, które mówi, jak różnego rodzaju wysiłek fizyczny może wpływać w różny sposób. I tu chodziło o wielkość, akuratnie o zwiększanie się grubości, powiększanie hipokampa, zwiększanie grubości hipokampa i równocześnie poprawa pamięci. To było u osób starszych, u nastolatków też. Proszę zauważyć właśnie, że ćwiczenia takie, które polegały na przykład na aerobiku, bardzo pomagały. Podczas kiedy na przykład stretching niespecjalnie pomagał. No dlatego, bo jeżeli mamy jakieś ćwiczenia, najwięcej pomagają nam na przykład jogging czy coś takiego, bo wtedy jak biegamy, to się dzieją nowe rzeczy. Jak jesteśmy na siłowni, jesteśmy ciągle w tej samej sytuacji, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wysiłek fizyczny powoduje aktywację genów produkujących BDNF, czy taki czynnik wzrostu nerwów, i to były doświadczenia ze szczurami. Szczury były albo w normalnych klatkach, albo w klatkach, w których miały koło kołowrotek, w którym mogły biegać. I teraz oczywiście szczury spontanicznie lubią biegać w tym kołowrotku. I one mogą bardzo dużo nabiegać. Prawda? Tutaj były takie szczury, które pobiegały po 4 km w ciągu nocy. To nazywają te nocne. Więc bardzo dużo. Zważy, że to ma jakieś 25 cm długości. Taki wiesz. I teraz to był hipokamp barwiony na BDNF takiego szczura sedentarnego, a to tego szczura aktywowanego. Prawie jak była wielka różnica w tworzeniu tej neurotrofiny, która absolutnie pomaga i poprawia nastrój i funkcje kognitywne. I widać, że u tych szczurów właśnie powstawały tutaj te nowe komórki, prawda, które właśnie miały ten czynnik. Na tej podstawie zaproponowano coś takiego, prawda, to ten tytuł brzmi, prawda, inspirowany neurogenezą program rozwoju pełnego zdrowia człowieka. On był nakierowany na osoby młode, na nastolatków i na osoby w wieku średnim, i ten program właśnie zakładał, że konieczne są, i zaraz do niego wrócę, jakie są rzeczy, które zwiększają neurogenezę. Ale co w ogóle hamuje, co redukuje neurogenezę, i o tym też nastolatki powinny pamiętać, jak i osoby starsze. Stres. Stres jest bardzo niekorzystny. Właśnie BDNF jest czynnikiem, który chroni przed stresem.
Stres natomiast powoduje zmniejszenie ilości BDNF-u. Ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć, starajmy się żyć bezstresowo, ale spróbujmy choćby wyłączyć telewizję, to już coś działa, daje, prawda? Opioidy. No, nie jest to takim wielkim problemem w tej chwili w naszym społeczeństwie nadmiar, prawda, stosowania heroiny czy morfiny, ale one silnie blokują. Brak snu, a to już jest istotne, bo bardzo wiele młodych ludzi, a tak samo dorosłych, zarywa noce, żeby pracować, prawda? Brak snu hamuje neurogenezę. Sen jest konieczny dla konsolidacji pamięci i właśnie dla prawidłowego działania. Alkohol, no to jest problem trochę gorszy niż opioidy, prawda? A więc też musimy pamiętać, alkohol przy wszystkich jego korzystnych społecznych aspektach, że miłościcujemy, że jest fajnie i tak dalej, on rzeczywiście tą neurogenezę nam hamuje, prawda? Prawda? I to jest szczególnie szkodliwe w okresie rozwoju, a więc dla nastolatków. W ogóle uważam, że różnego rodzaju substancje zmieniające aktywność mózgu, z nimi trzeba strasznie uważać właśnie w momencie, kiedy mózg się rozwija. To znaczy, jeżeli osoba dorosła używa alkoholu, pali konopie, czasami weźmie jakąś amfetaminę, to to nie ma takich dramatycznych zmian. Natomiast w momencie, kiedy to robi osoba, która ma mózg jeszcze nieukształtowany, niegotowy, to wtedy ten rozwój mózgu może iść w złym kierunku. I wtedy są te straty znacznie większe. A więc stąd właśnie uważam, że te wszystkie zakazy stosowania alkoholu i innych środków, na przykład dla młodzieży poniżej 18 roku życia, one są biologicznie bardzo, bardzo uzasadnione. Prawda? Tu właśnie mówię, a jak alkohol redukuje neurogenezę w hipokampie i to zarówno u samic, prawda, jak i u samców. A co zwiększa? No, aktywność seksualna, to może nie dla młodzieży, ale już szkolnej, ale dla nastolatków w sam raz, prawda? Wzbogacone środowisko, o którym mówiłem, milczenie i medytacja. Medytacja bardzo dobrze pomaga. Czasami warto jest właśnie sobie zrobić ćwiczenia medytacyjne. Ćwiczenia w kurs medytacji uważnościowej 8-tygodniowy powoduje przyrost grubości kory mózgowej o 5%. To jest bardzo dużo. Także ewidentnie widać. No i aktywność fizyczna, o której mówiłem, prawda? Oczywiście szkoła, prawda, sama to nie musi promować tej aktywności seksualnej, zwłaszcza szkoła podstawowa, ale to już jest inna sprawa, prawda? No i teraz, prawda, to są, jak próbowano usprawniać właśnie usprawnianie fizyczne, powoduje, że rzeczywiście przyrastają neurony. W trakcie uczenia się narasta liczba nowych komórek w hipokampie, prawda? To ewidentnie tutaj widzimy, prawda? Jak sobie to porównamy, im więcej, tym lepiej. O czym mówiłem, ten inspirowany neurogenezą program uczenia. Jeżeli połączymy trening fizyczny i trening umysłowy, prawda? I tu akurat nie właśnie było widać, że tu mamy zupełnie bez treningu, no mamy tam troszkę tych. Jeżeli robimy trening fizyczny, przyrasta nam liczba neuronów, ale w momencie, kiedy potem skończy się to, to one zaczynają wymierać, prawda? I liżba znowu ustala się na podzielonym poziomie. Z kolei trening umysłowy, on nam nie zwiększa bardzo tworzenia neuronów, ale powoduje nam, że one dłużej przeżywają. I jeżeli skombinujemy trening umysłowy i trening fizyczny, to wtedy mamy szansę na zwiększenie liczby neuronów w hipokampie, czyli neurogenezy, czyli tego, co nam daje znacznie lepsze wyniki właśnie i jeżeli chodzi o zdolności emocjonalne, lepiej się czujemy i jeżeli chodzi o zdolności poznawcze. I tu właśnie był ten, robiłem takie doświadczenie, trening umysłowy, to było po prostu 30 minut medytacji uważnościowej, prawda? To takie stosunkowo krótko, 20 minut się leżało, 10 minut się chodziło, są takie kursy medytacji właśnie tego. A trening fizyczny to było 30 minut aerobiku, prawda, z treningiem właśnie takich sprawności ruchowych. Prawda? Dwie sesje tygodniowo, prawda, przez 8 tygodni. I proszę zobaczyć, jak po prostu i poprawiał stan fizyczny osób i stan intelektualny. Czyli naprawdę znowu nastolatki powinny mieć możliwości tego podwójnego, tej podwójnej metody. Tu już może tylko sobie powiem, że jak
uczymy się to, działa nam całe sieci mózgowe i już nie mogę za dużo przeciągać, ale chodzi mi o to, że rozwój neuronów w mózgu w wyniku treningu dotyczy całych sieci neuronalnych i w zależności od osoby to mogą być różne sieci neuronalne, prawda? Także te same czynności mogą u różnych osób aktywować coś innego, prawda? Czyli na przykład, jeżeli tutaj inaczej wygląda sieć neuronalna u pianisty amatora, bardzo amatorskie uprawianie na przykład muzyki fantastycznie sprzyja rozwojowi funkcji intelektualnych. Ja tego przypominam, skrzypca Einsteina, mnóstwo osób z moich znajomych, którzy grali na fortepianie albo na pianinie, bardzo to się przyczynia. Ale to jest mózg amatora. Zupełnie inne sieci się rozwijają dopiero u uzdolnionego dziecka, które się uczy. Oczywiście, że uczenie dziecka jest rzeczą bardzo dobrą. A jeszcze zupełnie inne sieci są, prawda, u wirtuoza, który gra w zupełnie inny sposób do jej muzyki podchodzi. Ale rozwijamy różne sieci, ale one wszystkie i tak działają nam na korzyść, prawda? I teraz znaczenie sztuki dla rozprawienia mózgu nastolatka, bo to jest też istotne. I panie rektorze, proszę dać wyraźny sygnał, jeżeli mówię za długo. Jeszcze troszkę. Dobrze. To już nie. Wobec tego kontakt ze sztuką sprzyja rozwojowi funkcji poznawczych, dlatego, bo ludzie z wykształceniem artystycznym mają normalnie lepsze osiągnięcia akademickie, prawda, niż inni, prawda? I robiono takie specjalne konsorcjum, przeprowadziło badania, jak uczenie się sztuki wpływa na różne funkcje mózgowe i okazuje taki trening uwagi. Co powoduje to? Jak my uczymy się jakiejkolwiek dzieła, sztuki, a zwłaszcza wykonujemy sztukę, nam się rozwija pewna ciekawa cecha umysłu, którą nazywamy uwagą poznawczą. Ta uwaga poznawcza to jest coś takiego, to jest zdolność, że ja wybiórczo mogę się skupić na jakichś bodźcach intelektualnych przez krótki nawet czas, prawda, ale prawda, żeby go wrzucić do pamięci roboczej. Jak ja tak mówię, to państwu też czasami ta myśl gdzieś uchodzi tego i nagle powiedzieć coś ciekawego, jakiś bardziej kolorowy slajd, jakiś bardziej interesujący, to wtedy nagle budzimy się, uwaga poznawcza i ten moment zapamiętujemy. Dlatego profesorzy robią dowcipy i tak dalej, za młodych lat ja zawsze jakieś tam rozebrane panienki wpuszczam, ale teraz przy tym internecie to już nie ma sensu, bo ja nic nie pokażę państwu lepiej niż to, co państwo sami sobie oglądają, prawda, co wieczór, także to jest prawda. Ale ta uwaga poznawcza, ona gra istotną rolę w codziennym życiu, bo ona, prawda, to można trenować, bardzo istotne jest, prawda, ona dla rozwoju dziecka, prawda. Dziecko, właśnie dlatego ta uwaga poznawcza, jak dziecku każe napisać na przykład opowiadanko, coś takiego, to dziecko wtedy coś robi, każe występować teatrzyk i tak dalej, prawda. Uwagę możemy ją badać różnymi metodami, prawda, i uczenie sztuki rozwija uwagę poznawczą, prawda. Także sztuka aktywuje mózg, dlatego sztuka jest niezbędna dla człowieka, dlatego sztuka, jak powstała te 40 tysięcy lat temu, ciągle się trzyma z nami, to jest dlatego, że jest dla człowieka po prostu niezbędna. Dlatego, że ona zapewnia ten odpowiedni poziom intelektualny, prawda? I ona powstała u samego zarania ludzkości i ciągle jest utrzymywana, prawda? A teraz uwagę poznawczą. Na przykład tę uwagę poznawczą, prawda, możemy robić, że coś robimy, prawda? Na przykład próbujemy ją aktywować w jakiś taki sposób, jakaś nowość, coś ciekawego, dowcip, informacja, prawda, jakaś porada. Jak ja państwu tu mówię, że na przykład jak komuś traci węch, to powinien iść do neurologa, to jest pewna porada i to u państwa zapada w pamięci, bo to jest coś, co można zastosować. Oczywiście jakieś złamanie pewnych prawidłowości, no to Palikot był takim typowym przykładem, ale to w ogóle jest taka lewa strona, prawda, tu pokazuję Hartmana specjalnie dla profesora Woleńskiego, prawda, żeby było widać. Ale to zrobiło kształcenie uczenia przez sztuki, był cały wielki system, który właśnie Leonard Bernstein, my go w Polsce najczęściej znamy, tylko pamiętam, że on zrobił muzykę do West Side Story, ale to był bardzo wybitny pedagog, myśliciel i tak dalej, on zrobił cały taki cykl, on zrobił artful learning, uczenie przez sztukę. Ja znowu przeczytam to szybko, ale on chciał, żeby uczyć w taki sposób, żeby dziecko, wykorzystując sztukę, mogło zdobyć doświadczenie pewnej rzeczy, następnie tę rzecz przebadać, następnie spróbować coś stworzyć i wreszcie mieć refleksję nad tym dziełem sztuki. I tu na przykład to było coś takiego, taki króciutki przykład. To było przy
wprowadzeniu pojęcia równowagi. Na początku badano tak zwane wieże Łotza, to było takie wieże z Łotz, to było wieże Rodiego, taki imigrant włoski robił z takich odpadków na złomowiskach, robił takie wieże. Ale teraz uczniom pokazywano takie wieże, następnie dyskutowano na temat tych wieży, pytano, co powodowało, że Rodi to zrobił, porównano takie wieże na przykład z wieżą Eiffla, prawda, i powiedziano, co my dzisiaj sądzimy o tych wieżach z Łotz, bo one miały bardzo ciekawą historię, chciano je zburzyć, potem znowu, teraz tam się zrobił z tego park narodowy, prawda. Dalej, potem omawiano, kiedy były inne przykłady równowagi. Równowaga w nauce i znowu, ale z rysowaniem, na przykład układ słoneczny. To jest typowy przykład równowagi, prawda? Albo na przykład równowaga w historii, w państwo. Amerykanie lubią żywe obrazy, na przykład z okresu sufrażystek czy coś takiego. Chodziło o jak zachować równowagę w państwie. W architekturze zapraszano faceta od wież. A potem to był ten okres doświadczania i okres, ale potem był okres twórczości. Dzieci miały zrobić same wieże typu Rodiego. Miały przez jeden miesiąc, godzina dziennie w pracowni szkolnej robili sobie z byle czego takie wieże, a potem, jak przyjęła refleksja, to zrobiono wystawę tych. Dzieci miały narysować te wieże, dlatego zrobiono wystawę, na którą nauczyciele i rodzice byli zapraszani. Stosowanie tego systemu spowodowało, że znakomicie wzrastał poziom wyników w kolejnych szkołach. To jest taki właśnie ten Moffett Elementary School w Los Angeles. To była szkoła w centrum miasta. Chyba 60-80% dzieci nie umiało w ogóle po angielsku, bo to byli tylko Hiszpaniole, prawda, i tak dalej. Szkoła miała bardzo niskie wyniki, tam około 400 tych amerykańskich punktów edukacyjnych, prawda. W okresie 5 lat tą szkołę wyciągnięto do około 600 punktów. Tylko stosując takie metody, oczywiście wymaga to odpowiednich nauczycieli i tak dalej, ale okazuje się, że takie dzieci miały skierpione na stres półrazowy, fatalne i te wyniki, można było przez tą sztukę coś zrobić, prawda? A więc to, żeby to podsumować, to tylko Artful Learning, że sztuka i odbiór jest bardzo ważny, że ona może być tworzona w oparciu o każdą modalność sensoryczną. To jest też bardzo ważne, że oczywiście my najczęściej robimy albo sztukę w oparciu o wzrok, albo o, ale na przykład o propriocepcję, taniec. Bardzo interesujące rzeczy. Był taki w Krakowie bardzo interesujący taki wykład w Polskiej Umiejętności, gdzie Chromy, wybitny rzeźbiarz, on mówił o sztuce rzeźby dla niewidomych. Ale wtedy ja się zapytałem, no dobrze, to jest to, my uczymy niewidomych, jak mają oglądać naszą rzeźbę. A czy niewidomy może tworzyć rzeźbę? I wtedy ktoś pani powiedział, że tak, że ona na warsztatach robiła. I ten właśnie jeden z jej kursantów zrobił taką rzeźbę, potem kaczuszką. Nie wyglądało to specjalnie, naprawdę jakby nic. Ale jak ją wzięłam w rękę, jak to cudownie leżało w dłoni, jakie to było fantastyczne uczucie. Czyli można dojść czasami z zupełnie innej strony do takiej rzeczy, sztukę i to wyrabianie sztuki, patrzenie na sztukę, uczenie sztuki i robienie tego, to jest bardzo ważne, prawda? No i wobec tego, prawda, my ciągle odbiór sztuki i tworzenie sztuki. To jest właśnie, myśmy powinni gdzieś się uczyć, prawda, tutaj właśnie. I to, i teatrzyk. Teatrzyk to jest fantastyczna sprawa. Nawet dzieci w to jest akurat nie chyba w jakimś takim obozie internowanym w Japonii, prawda? Ale to jest naprawdę istotne. Ale na przykład muzyka, bardzo ważne, bardzo rozwija. A uczymy baletu, prawda? To naprawdę wszystko ma znaczenie, prawda? I to rozszerzenie zakresu projektów artystycznych w szkołach podstawowych i średnich, to jest bardzo ważna historia. Ja czuję, że ten brak tego, prawda? Ale właśnie szkoła powinna mieć własne, na przykład kółko teatralne, kółko muzyczne. Coś takiego, to zainteresowanie, naprawdę ono będzie sprzyjało tylko rozwojowi tak samo innych rzeczy. Ktoś może się bardzo dobrze uczyć zarządzania właśnie dlatego, że między innymi na przykład pracował w teatrzyku i wiedział, jak z ludźmi postępować, jak to się pracuje w teatrze, prawda? Pytanie, czy właściwie są alokowane na edukację nakłady, możemy powiedzieć nie oczywiście, bo trzeba byłoby to alokować właśnie w tym momencie, kiedy ta masa mózgu najbardziej wzrasta, prawda, a my głównie to dajemy dopiero jak ludzie są starsi. Pytanie o lekach prokognitywnych, czy mogą poprawiać procesy poznawcze u osób zdrowych i co tam z nastolatkami, prawda.
mogą leki poprawić. Umyślenie jest czymś takim, że tam tutaj nam mamy wejście i teraz tu mamy, tak jak powiem, uwaga, szybkość, rozwagi, prawda, pamięć robocza i teraz mamy decyzję. Jeżeli jest znana, nam wchodzi, prawda, gdzieś jest magazynowane i z tego będziemy mieli wyjście. A jeżeli jest nieznana, no to wtedy właśnie mamy procesy logiczne, przetwarzanie wzrokowe, przetwarzanie słuchowe, pamięć długotrwała. Te wszystkie procesy to mogą być usprawniane przez różnego rodzaju leki. Chodzi o to, że my w ogóle wiemy, że leki pomagają osobom, które mają defekty umysłowe, czyli kłopoty. Czy one mogą pomagać normalnym ludziom? Wydaje się, że tak, ale uważam, że ważniejsze są niefarmakologiczne metody poprawiania aktywności mózgu, zwłaszcza nastolatków. Po pierwsze żywienie, prawda? Nawet taka głupia rzecz jak kofeina i glukoza, prawda? Ranny się włoskie śniadanie, czyli cappuccino e cornetto, doskonale, prawda, daje takiego pchnięcia w ten, prawda? Ale tak samo na przykład kwasy omega-3, witamina D3, wzbogacone środowisko, o którym mówiliśmy, wysiłek fizyczny, wysiłek umysłowy, sen, drzemki. Drzemki mają niesłychane znaczenie i to polecam osobom, które na to sobie mogą pozwolić. Na przykład drzemka w ciągu dnia, badano jak wygląda aktywność i sprawność umysłowa. Otóż normalnie sprawność umysłowa od godziny 8 do godziny 20 raczej spada. Ale jeżeli koło godziny 12-13 zrobimy krótką 20-minutową drzemkę, to nagle podchodzimy do aktywności z godziny 8, ona nam się trzyma przez cały czas. Widzimy, wtedy było dużo badań właśnie na tym, jak wyglądają tak zwane wrzeciona senne i ta liczba wrzecion sennych, które wtedy akurat jest ich dość sporo, ona znakomicie pomaga funkcjom intelektualnym. Czyli jeżeli ktoś się, oczywiście studenci nie powinni spać na wykładach, prawda? Nie żeby prowadzić tak wykładów, żeby studentom umożliwiać to spanie, ale to jest bardzo istotne, prawda? Medytacja, powiedziałem właśnie, jak medytacja zwiększa pojemność mózgu, mnemonika. Skłonienie studentów do tego, żeby się nauczyli trików mnemotechnicznych, różnego rodzaju i żeby to jakoś mieli w sensie, że jak mają coś zapamiętać, czy mają coś zrobić, żeby sobie od razu myśleli o skojarzeniach. Ja na przykład takim moim przykładem, ja pamiętam na przykład wysokość Fujiyama, ale tylko w systemie amerykańskim i to jest 12 365 stóp. A dlaczego to pamiętam? Bo coś skojarzyłem z rokiem. Rok ma 12 miesięcy i 365 dni. Już widzę Fujiyamy, myślę jeden rok, prawda, natychmiast. W ten sam sposób, prawda, bitwa pod Grunwaldem, 1 litr wody, 400 gramów cukru, 10 deka drożdży, prawda? I data od razu przychodzi sama do głowy, prawda, bez znajomości historii. A więc to jest ważne. Trening komputerowy. Można trochę pomagać sobie treningiem komputerowym i w ogóle ja uważam, że komputer i pewne gry komputerowe rozwijają intelekt, tylko jest niebezpieczeństwo, że czasami mogą wchodzić w nauk i wtedy rzecz jest trochę gorsza, prawda? Elektryczna stymulacja mózgu to jest jakby coś w przyszłości, prawda? A więc możemy, próbujemy wzmacniać te poznawcze możliwości mózgu, prawda? I to są, prawda, i takie, prawda, nieterapeutyczne zastosowania różnego rodzaju technik, prawda, możemy poprawiać pamięć, zwiększamy koncentrację, rozszerzamy zakres uwagi, o to nam chodzi po prostu w mózgu. Chcemy udoskonalić i przyspieszyć procesy podejmowania decyzji. To jest zresztą, proszę bardzo, uwaga, to jest ważne właśnie dla szkoły, która uczy zarządzania i tak dalej. Jeżeli chodzi o cele usprawnienia mózgu, to mamy jakby dwa cele. Jeden to jest przed egzaminem natychmiast muszę się przygotować do czegoś, oddaję, piszę grant, coś takiego. To jest jedno. Krótki wysiłek tego. Ale drugie, żeby w sposób długotrwały działać i to długotrwały, prawda, ogólna sprawne, to jest coś, co jest właśnie bardzo ważne dla nastolatków. Dla rozwoju mózgu nastolatka ważne jest przede wszystkim usprawnienie długotrwałe, w wyniku którego, prawda, powiększą się jego potencjalne możliwości, prawda, a to determinuje sukces życiowy, prawda, w wieku dojrzałym, prawda. No i to długotrwałe usprawnienie mózgu, jeszcze raz powtarzam, tylko, prawda, ono jest związane z pewnym treningiem psychologicznym, związane ze zdrowym trybem życia szeroko robionym, powiększaniem pewnych obszarów kory mózgowej, które się wtedy robią i oczywiście tak samo odpowiednie odżywianie, które ma krytyczne znaczenie. No i chyba przeciągnąłem wykład trochę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi. Proszę Państwa,
Myślę, że teraz pytania i dyskusja dopiero będzie ciekawa. Panie rektorze, mnie się od razu nasunęła pewna propozycja. W czasie kolegium ścisłego pajacyki albo, proszę pana, panie rektorze, drzemka. Tak jest. Mam też informację dla państwa, którzy prosili o zaświadczenia, że brali udział w tym wykładzie. Więc te zaświadczenia będziecie państwo mogli odbierać w holu przy stoisku z książkami. To taka informacja ogólna. Proszę państwa, pan profesor Wetulani, o czym ja też nie powiedziałem, jest takim prekursorem bardzo szybko rozwijającej się dziedziny wiedzy, mianowicie neuroscience. Jest neurobiologiem, oczywiście farmakologiem, biochemikiem. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, to tutaj studentki chodzą i będą po prostu nam pomagać, jeśli chodzi o pytania na kartkach. Ale ja mam pytanie takie życiowe, aktualne bardzo do pana profesora. Dzisiaj jest dużo kontrowersji wokół tego, czy sześciolatkowie powinni chodzić do szkoły właśnie jako w wieku 6 lat czy 7 lat. Co pan profesor o tym sądzi? A drugie moje pytanie, też jest taka tendencja w Polsce, że wszyscy marzą Polacy o tym, żeby jak najszybciej pójść na emeryturę. Więc prosiłbym o komentarz do tych dwóch kwestii. Mogę na własnym przykładzie powiedzieć to, że poszedłem do szkoły, a się zapisano mnie na komplety, bo ja jeszcze byłem standardowego nauczania, jak miałem lat 6, ale byłem tak żywym dzieckiem, dzisiaj powiedział ADHD, a umiałem czytać i pisać, że mnie pani Iwiczowa wzięła od razu do klasy drugiej. Czy ja jestem takim przykładem kogoś, który by w wieku lat 5 zaczął naukę? I nieźle na tym wyszedłem. Przynajmniej miałem jeszcze czas na drugie studia, spokojnie, nic mnie nie goniło. Badania wykazały ogólnie, że im wcześniej dziecko zacznie naukę szkolną, tym ma lepsze wyniki później. I takie badania można są w sposób prosty stosunkowo zrobić, jeżeli zastosujemy do tego astrologię. Jak uczą się średnio dzieci ze znaku wodnika i dzieci ze znaku strzelca? No dlatego, bo jedne dzieci, to były dzieci, które poszły do szkoły na przykład w starym systemie w wieku lat 7,5, prawda? Te wodniki, które się urodziły w styczniu, a te strzelce poszły w wieku lat 6,5, prawda? Kiedy były w tym. Okazuje się, że zwykle lepsze wyniki, i to nie jest żadna astrologia, tylko właśnie czas zwania, mają te dzieci, które się dłużej uczyły. Co więcej, jeżeli w jakiejś szkole okaże się, że te starsze dzieci mają lepsze wyniki, to trzeba dokładnie zobaczyć, co się dzieje w tych klasach i czy przypadkiem te starsze dzieci, bo to jest różnica wieku. Mi się wydaje w ogóle, muszę też powiedzieć, że w większości krajów zachodniej Europy 5 albo 6 lat to jest ta granica. W Holandii, którą ja jestem jednak zafascynowany, moje wnuki poszły do szkoły w wieku lat 4, bo w holenderskim systemie dziecko w 4 urodziny idzie do szkoły. Nie na początku, nie we wrześniu, coś. 4 urodziny, w kresz robi mi się port, bramy, dzieci przychodzą przez bramę, są żegnane i idą do szkoły. I co te dzieci dostają w szkole? Moje dzieci były uczone w szkołach tak zwanego systemu jeneńskiego, gdzie były łączone klasy 1 i 2, potem 3 i 4. Dziecko, które przychodzi do szkoły, od razu dostaje pomiędzy najstarszych dzieci w danej klasie mentora. I ten mentor wprowadza dziecko i uczy. To jest fantastyczna metoda z obu stron, bo z jednej strony to dziecko od razu dostaje przyjaciela, który uczy, jak się zachowywać, ale ja wiem, jak moja wnuczka była dumna, jak napisała, że sama została mentorem jakiegoś Fina, prawda? Kiedy ona miała już wtedy lat 5, prawda, i pół, a Fin miał tam 4 i tak dalej. Mnie się wydaje, że to był bardzo dobry, to był bardzo dobry system. Czyli ja sądzę, że wczesne uczenie, dzieci i tak siedząc w domu też się uczą. Oczywiście przecież takie dziecko nie siedzi, prawda, normalnie, nic nie robiąc. Dziecko się uczy przez cały czas. To, żeby on się uczył rzeczy właściwych, rzeczy ciekawych i we właściwy sposób podany. Jeżeli dziecko siedzi przed telewizorem i ogląda tylko, jak się kłócą na przykład jakieś osoby tam, nie jest to dobrze. Jeżeli dziecko ogląda jakieś tam bajeczki, no znowu, mi się zawsze bajeczki typu Bolka i Lolka były lepsze od tych japońskich dla rozwoju dziecka, bo uczyły pewnej empatii i tak dalej, i tak dalej. A więc ja uważam, że ten wczesny wiek, i to dawałem temu wielokrotnie wyraz, uważam, że lepiej wcześniej. Jeżeli dziecko
widać, że sobie nie daje rady, no to oczywiście nic na siłę. Z nauką jest tak samo jak z seksem. Trzeba mieć entuzjastyczny stosunek, żeby to wszystko funkcjonowało, prawda? Także to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o emeryturę. Tak jest. Bo to ważny problem. Jeżeli przypatrzymy się na krzywą umieralności mężczyzn w Polsce w latach 90. czy początku tego wieku, widzimy, że jest gwałtowny wzrost osób umierających w wieku 66-67 lat. Czyli w przeciągu roku, półtora po przejściu na emeryturę. Mężczyzna, który przechodzi na emeryturę, kompletnie zmienia tryb życia. Ten utrzymywanie regularności trybu życia jest bardzo istotne. Między innymi depresje bardzo często biorą się z tego, że na siłę nam się zmienia tryb życia. Był taki bardzo ładny przypadek pani, która miała depresję, jak jej pies zdechł. I wszyscy sądzili, że to jest depresja reaktywna. Aż wreszcie pani Witt Justitz, bardzo znany chronobiolog, poradziła po prostu tylko tej pani, żeby pani po prostu w tych godzinach, w których wychodziła na spacer z psem, wychodziła na przechadzkę. I objawy depresji zniknęły. Pani wróciła do trwałego rytmu. I dlatego u mężczyzn, że dwie takie krytyczne rzeczy, gdzie nagle wzrasta śmiertelność mężczyzn, to jest przejście na emeryturę i wdowieństwo. Wdowcy umierają też, zwykle żyją bardzo krótko w stanie. Wdowy żyją w nieskończoność. Oczywiście to, co powiedziałem, świadczy o tym, że kobiety są silniejsze niż mężczyźni, lepiej się starzeją, lepiej coś noszą i że mają takie zajęcia i takie ten, że dla kobiet przejście dla emerytury to może być, no tak, to nie muszę już gonić do pracy, tylko mam więcej czasu, żeby przygotować obiad, czy zająć się dziećmi, czy zająć się wnukami. I ja tutaj, to jest tylko moja intuicja, ale wydaje mi się, że właśnie ewolucja z całą pewnością mogła pójść tak szybko, ewolucja człowieka jak szła, że pojawiła się instytucja babci, czyli osoby opiekujące się dziećmi, kiedy rodzice nie mieli czasu na dzieci. Tak? Gdzieś tak właśnie nagle się pojawiło, to my widzimy, że nagle gdzieś tam w średnim oligocenie, w średnim, tak nagle powstało, pojawiły się szkielety starych kobiet. To znaczy, że nagle ta zasada, która była przedtem w przyrodzie, obowiązuje prawie wszystkie gatunki, że umiera się po skończeniu wieku reprodukcyjnego, została załamana. Okazuje się, że stara kobieta staje się potrzebna do rewolucji. Znaczy, ja wiem, że powinna się powiedzieć seniorka, co ja bardzo przepraszam, ale prawda, no, słowa, to i tak róża pod każdym inną nazwą będzie tak samo pachniała, prawda, jak Szekspir powiedział. Wydaje mi się, że właśnie kobiety poza wiekiem reprodukcyjnym przeżyły niesłychanie do rozwoju właśnie ludzkości. I dlatego ja nie jestem pewien, jak wygląda sprawa emerytury kobiet. Ja muszę być to. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, to z całą pewnością przedwczesne pójście na emeryturę. I znowu, jeżeli mam dać jakiś przykład z siebie, prawda? No to teoretycznie to ja powinienem pójść na emeryturę już 15 lat temu, prawda? A jak mnie pożegnano 10 lat temu w Polskiej Akademii Nauk z pełnego etatu, utrzymując pół etatu, to zacząłem jeszcze wykładać właśnie w prywatnej uczelni i bardzo dobrze się z tym czuję. Nie bardzo sobie wyobrażam, sobie siedziałbym, pił piwo, ewentualnie coś tam robił w ogródku. Dziękuję bardzo. Ja też jestem przykładem 6-latka, muszę państwu powiedzieć. No nie wiem, czy mi to zaszkodziło, ale to musiałby pan rektor Pomianek osądzić po prostu. Zobaczymy, jaka będzie premia. No więc właśnie. No jest takie pytanie dosyć prowokacyjne, no ale spróbujemy panu profesorowi zadać. No właściwie dwa. No najpierw jest pytanie no poważne bardzo, nawet z zakresu można powiedzieć kognitywistyki. Czym jest myśl? A drugie pytanie, nie wiem dlaczego, przecież ono się z tym nie wiąże, czy kobiety są ludźmi? No strasznie. Widzę, to jest pytanie, to znaczy ja w ogóle uważam, że powiedz tak, czym jest myśl?
Radzę po prostu, macie tutaj państwo księdza Hellera, macie tutaj w Rzeszowie i tak dalej. Tu jest pan profesor Woleński. Czym jest myśl? Jest to jak gdyby zagadnienie bardziej filozoficzne niż neurobiologiczne. Ja jestem facetem od szczurów. Dla mnie po prostu, ja tutaj... Była taka krakowska szkoła neurologii profesora Pilca, i on po prostu powiedział, że dla niego myśl, świadomość, aktywność neuronalna to są synonimy. To nie są dokładnie synonimy, ale to ja mogę podchodzić takimi metodami, jakie znam, prawda? I wtedy mogę, tak mniej więcej mogę powiedzieć. To jest ta, że tak powiem, odpowiedź tego. Natomiast jest szalenie ciekawe, jak wyglądają różnice płci, czy są jakieś, czy nie ma i tak dalej. Bo oczywiście samo pytanie oczywiście jest postawione prowokacyjnie. Nie, ale to jest tylko dlatego, bo rzeczywiście nawet w języku angielskim, w którym nie ma tego dopisywania płci do każdego tytułu. Natomiast minister jest minister, a nie w Polsce minister jest pani ministra albo coś takiego. W języku angielskim to jest to. Natomiast rzeczywiście jest to man. Prawda? Mówi się o manhood, prawda? A nie humanhood, chociaż powinno się o czymś mówić. To jest pewna zaszłość, która oczywiście wynika z struktury społecznej. Natomiast jest pytanie tak, czy mężczyźni i kobiety, jak wygląda ta relacja? Otóż ja miałem kilka takich wykładów. Ja mówię, różni, ale równi. To jest zasadnicza historia. Mamy ze względu na rolę biologiczną, bo my nie odlecimy od biologii. Nie można nie odejść od biologii, czy by się chciało, czy nie. Prawda? I tak, jeżeli mi nic nie utną, to mam dwie ręce i dwie nogi, prawda? I mogę sobie wymyślić rower, żeby być szybciej, albo samochód, albo coś takiego. Ale zasadniczo od biologii nie odejdziemy. Role społeczne mężczyzn i kobiet, podział ról utrwalił się mniej więcej na poziomie Homo erectus, tego, którego mówiłem, ten, kiedy wynaleziono ogień. Ale to się bierze z bardzo ważnej różnicy, mianowicie to zasada polega na znaczeniu poszczególnych płci w procesie reprodukcji. Otóż tak jest ukształtowana cała przyroda, że płeć męska to jest ta płeć, która produkuje dużą ilość komórek płciowych, która może być jeżeli może być, to jest wykorzystywana, a powiedzmy sobie, że każda płeć, zarówno męska, jak i żeńska, dąży do sukcesu reprodukcyjnego i ten sukces reprodukcyjny tylko teraz się mierzy się w sumie liczbą zdrowego, dobrego, zdolnego do rozmnażania potomstwa. Mężczyźni z racji fizjologii i natury sukces reprodukcyjny osiągają, zwiększając liczbę partnerek. To jest im więcej partnerek, tym większa szansa. Jak jestem sułtanem i mam 300 nałożnic, prawda, to nawet jeżeli licząc, że wszyscy na dworze są eunuchami, to i tak mam pewne szanse, żeby mieć tych dzieci 600 na przykład. Kobiety mają ograniczone możliwości, dlatego, bo nie mogą za drugi. Sukces reprodukcyjny kobiet nie zależy od ilości partnerów. Sukces ewolucyjny kobiet zależy od jakości partnera czy partnerów. W związku z tym taktyka seksualna jest zupełnie różna. A jak to wygląda z punktu jeszcze ważności biologicznej? Otóż z punktu ważności biologicznej płeć męska to jest płeć na rozkosz. To jest płeć niespecjalnie potrzebna. Jak sobie weźmy sobie statko, 20 samców, 20 samic. To mogą być kobiety, to mogą być żubry, to mogą być szczury. Załóżmy sobie, że to jest na przykład ludzki i że wydajność reprodukcyjna tego statka jest 20 młodych rocznie. W porządku. Dobrze. Ginie 10 mężczyzn. Jaka jest wydajność reprodukcyjna stada? 20 rocznie, oczywiście. Ginie jeszcze piątka, wydajność reprodukcyjna? 20 rocznie. Zostają dwa samce, jeżeli są względnie żwawy, 20 rocznie, prawda? Czyli, że liczba samców, nie ginie jedna kobieta, o 5% spada historia. W związku z tym, ponieważ natura tak działa, że są jak gdyby preferowane te zachowania, które zwiększają wydajność reprodukcyjną, to wobec tego samce są tą płcią, której rola polega na ochranianiu młodego pokolenia i dawczyń młodego pokolenia. Samce chronią samice i chronią potomstwo kosztem własnego życia, bo życie samca. Dlatego mówię, że mężczyźni to jest płeć na rozkosz. Oni, prawda, idą, ale to nie jest tylko u człowieka. No, prawda, stado bizonów, które jest atakowane przez wilki.
samce, byki idą na okrąg, prawda? A w okręgu są zamknięte krowy i cielęta, prawda? I tak jest prawie wszędzie. To znaczy, po prostu jest zasadniczo jest inne znaczenie. I w związku z tym nastąpił też pewien podział funkcji i mężczyźni przejmowali te funkcje właśnie w tym czasie, kiedy było obdarzone większym ryzykiem. Mężczyźni byli raczej łowcami, a kobiety raczej zbieraczami. Pociągnęło to bardzo głębokie konsekwencje. Na przykład pojawić, jak mężczyźni idą na polowanie, to nie gadają, idą w ciszy. Nie mówią. Mówienie to nie jest silna faktycznie. Jak kobiety opiekują się nad dziećmi, nad tymi, kobiety gadają. Ja uważam w ogóle, że kobiety, jak pytanie, że sztuka została stworzona raczej przez kobiety niż przez mężczyzn. Bo my widzimy, że są na przykład takie szkielety, prawda, prawda, średniego neolitu, gdzie się znają szkielety kobiece, na przykład z naszyjnikami albo z bransoletkami. Czyli w ten sposób, dopiero potem faceci, albo może też kobiety, nie można powiedzieć. My tak myślimy, że to ten pierwotny, że te malowidła to robili faceci, ale wcale nie jestem tego przekonany. Nie mamy żadnego dowodu, prawda, kto to robił. Także w każdym razie kobiety były tym, a mówiłem, że sztuka właśnie rozwija mózg. I efekt jest taki w tej chwili, że to jest takie powiedzenie, które niektórzy twierdzą, że nie ma uzasadnienia naukowego, ale badania, które przeczyły temu, to było, że próbowano badać, jak wiele słów wypowiadają studenci i studentki, które razem były na kampusie. Otóż stanowisko studenckie jest rozgadane, jak dziewczyna pyta, facet musi odpowiadać, także to jest coś innego. Natomiast uważa się przeciętnie, amerykańskie takie powiedzenie było, że przeciętna Amerykanka w ciągu doby wyrzuca z siebie 20 tysięcy słów, a mężczyzna tylko 6 tysięcy słów. I jest tak, takie niemieckie przysłowie ein Mann, ein Wort, to jest to ein Weib, ein Wörterbuch, prawda? Jedna kobieta, jeden słownik. Kobiety mają znacznie lepszą zdolność, znacznie większe zdolności werbalne. Proszę zauważyć na przykład, jak, jeżeli chodzi o kolory. Myślę, że mężczyźni nie rozróżniają kolorów. Nie. Jak mam narysowane kolory, to mężczyzna i kobieta tak samo powie, że to jest różne od tego. Tylko, że dla mężczyzny wszystko pomiędzy seledynem a granatem to będzie koloru niebieskiego, prawda? A dla kobiet, o Jezu, ile tam możemy znaleźć odmian, prawda? Mężczyźni nie stosują, albo bardzo rzadko, jeżeli nie są malarzami, nazw od roślin czy od owoców, prawda? Coś tam koloru śliwkowego czy porzeczkowego, prawda? Prawda? Nawet magenta to się używa oczywiście, jak się patrzy w komputerze, prawda, jakie są nazwy. Także, a więc kobiety i mężczyźni mają mózgi różne. Mamy tak samo różnice anatomiczne w tych mózgach. Z tym, że mnie strasznie, że tak powiem, nawet bawi, jak są, były zwłaszcza w latach 90. odmiany feministek, które mówi, no jeżeli mózg męski i żeński są takie same, to w ogóle nie będziemy feministkami. Nieprawda, mózgi nie są takie same, ale one pełnią pewne, mają znaczenie komplementarne. Natomiast jeżeli się kobieta obraża, jeśli się powie, że ma mózg inny niż mężczyzny, to znaczy, że tak była ukształtowana przez środowisko, że się wydaje, że jak jest inny, to musi być gorszy. Nieprawda. Mózgi kobiece są pod pewnymi względami znacznie lepsze od mężczyzn i to najbardziej widać przy starzeniu się. Mózgi kobiece się starzeją znacznie wolniej i prawda, jak wyglądają uniwersytety trzeciego wieku pod względem stosunku płci. Prawda? Także nie ulega wątpliwości. Jest bardzo wiele i poza tym i racjonalne, i emocjonalne. Mózgi żeńskie wydaje się są bardziej racjonalne niż mózgi męskie, przynajmniej tam bardziej rozwinięte są te struktury. Są inne. I natomiast robienie z tego powodu jakichś rzeczy właśnie problemów społecznych, nie, po prostu jesteśmy troszkę inni. Tak samo jak ja różnię się tutaj od pana rektora, prawda, i nikt z nas nie będzie mówił, kto lepszy, kto gorszy, prawda, to każdy z nas kocha siebie bardziej, to tak samo, prawda, jest i z tym. Także oczywiście, ale też wiem, oczywiście to pytanie było pytaniem prowokacyjnym, a nie idiotycznym i tak też to przyjmuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja zdaję sobie sprawę, że moglibyśmy tak do wieczora. Ja jestem gadatliwy. Tak. Pozwolą państwo i pan profesor się nie pogniewa, że ostatnie pytanie jednak, ponieważ wiem, że niektórzy z państwa mają różne inne zajęcia.
umówmy się, oczywiście ja przepraszam Państwa, że nie wszystkie pytania zostaną tutaj zadane. Więc ostatnie pytanie, bardzo takie chyba ważne. Czy zdaniem Pana Profesora istnieje związek pomiędzy coraz dłuższą stymulacją mózgów dzieci przez nowe media, a lawinowym przyrostem dzieci z dysfunkcjami koncentracji i uwagi? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja jestem facet od szczurów, także to, co ja mówię, to jest tylko moja intuicja. Ale faktem jest, że w tej chwili dzieje się coś dziwnego. Mamy pełen przełom. Warto może byłoby spróbować sięgnąć do danych historycznych, jakie zmiany na społeczeństwo wywarło wynalezienie druku i rozpowszechnienie druku, prawda? Bo mamy w tej chwili nową technikę informacyjną i to jest taka technika informacyjna, ten postęp idzie tak szybko, że starsze pokolenie nie nadąża za młodym. Młode pokolenie czasami jest dość głupie, prawda? Jak widzimy trzylatkę, która ma fotografię w gazecie, próbuje rozszerzyć, prawda? No bo tak jak tak wychodzi plan tamtym, to dlaczego nie tak, prawda? Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o umiejętność posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikacji elektronicznymi, to starsi zostają głęboko w tyle, prawda? Jak ja podchodzę do przystanku tramwajowego jako człowiek ślepawy, to naciskam ten guzik, żeby powiedzieć: tramwaj linii 8 odchodzi za 4 minuty, tramwaj linii 16 za tyle. Natomiast moja przyjaciółka sięga do iPhone'u i sprawdza godzinę odjazdu, prawda? Co robi znacznie... Ja bym to samo zrobił, gdybym lepiej widział, ale nie jestem pewien, czym tak chciał. Zmieniają się ten... Kłopot polega na tym, że następuje jak gdyby rozłam i młode pokolenie uważa, że ci starzy są głupi, bo na przykład nie dają sobie rady z komputerem. No dziadek, no przecież prosto, jak chcesz powiększyć, to po prostu kontrol i kółkiem myszy, prawda? Bo wnuk dziadkowi powiedział, prawda? Bo właśnie cała historia polega na tym, że należy wykorzystywać wiedzę młodych i starych i w swoim kierunku, bo ten sam wnuk będzie się mnie pytał na przykład o jakieś krzyżówki. Bo tu z kolei moja inteligencja skrystalizowana, nabyta przez 80 lat, powoduje, że pod tym względem ja jestem znacznie lepszym. Doświadczenie przy podejmowaniu pewnych decyzji, ja mogę być lepszy, dlatego, bo ja mam ze sobą pewien bagaż. Cała sprawa, mi się wydaje, że polega na tym, żeby umieć i chcieć nawiązać dobre stosunki z młodszym pokoleniem. Przede wszystkim najłatwiej to jest uzyskać na poziomie właśnie z przeskoczeniem jednej generacji, czyli dziadkowie i wnuki. I tutaj absolutnie właśnie ale inteligentny, bo w ogóle moja dewiza życiowa, na której dobrze wyszedłem, to jest to, że głupi się zawsze nauczy od kogoś mądrzejszego, natomiast mądry się uczy od każdego. I właśnie ja uważam, że trzeba się uczyć od naszych dzieci i od naszych wnuków, bo nam bardzo wcale, znaczy nie sądzić, że ja mam jakiś autorytet, który wynika z czegoś takiego. I nawiązanie tego dobrego stosunku emocjonalnego, właśnie to jest to, czy mężczyzna lepszy od kobiety, czy kobieta lepsza od mężczyzny. Każdy jest fantastyczny i muszą razem ze sobą współpracować. I dokładnie jest to. Pytanie teraz było takie, czy to mogło wpłynąć na zwiększoną liczbę różnego rodzaju właśnie takich dysfunkcji społecznych. Tak. Otóż być może, że trochę tak. Dlatego, bo na przykład przedtem jednak dzieci trochę się nudziły, a nudzenie się to jest tak samo okres refleksji, prawda? W sumie się nie muszę nudzić, bo jak dziecko nie ma nic do roboty, to na przykład chociażby włącza telewizor albo częściej komputer, prawda? I coś tam robi. To może być bardzo korzystne. Ja pamiętam, jak właśnie tak kiedyś przychodzę do domu, patrzę, mój wnuk siedzi nad komputerem, właściwie w ciszy, tylko się patrzę, mówię, kurde, wlazł na jakąś pornostronę. Ale tak się pytam, Franek, a co ty robisz? Mówię, czytam. A co czytasz? Aforyzmy Marka Twaina. Prawda? Potrafił... Franek to ukochany wnuk pana profesora, proszę Państwa. Tak, tak. Franek o wszystkim decyduje. A więc stąd wynika, że po prostu można... Dzwoni Franek. Nie, nie, nie. Franek jest dość mądry i tu go akurat nie wyrzuciliśmy to. Dobra. Wygaś. No właśnie jest nisem. Teraz jest dobrze. I po prostu... A więc jest coś takiego, że te dzieci i dorośli muszą ze sobą współpracować.
Jak to wpływa na dekalog? Sądzę, trochę jednak mimo wszystko jest też kwestią definicji, bo dawniej mówiło się, że jest albo żywe dziecko, albo straszny gówniarz, a w tej chwili się mówi, że ma Aspergera, albo ADHD, albo coś takiego. My próbujemy coś robić. Ja widzę na przykład, ja nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to jak w jaki sposób, jak wyglądała moja szkoła i moje te, one były w pewien sposób naturalne. Naturalną rzeczą na przykład dla człowieka jest to, zwłaszcza wśród chłopców, że chłopcy się biją i że w jakiś sposób się znajduje tą metodę i takie normalne jest życie, prawda? Metody w tej chwili szkolne, w których się straszliwie tego, w których sobie, a z drugiej strony nauczyciel jest odpowiedzialny za to, że na przykład dziecko rozbije sobie kolano, prawda? Głównie się rozbił kolano, no bo się przewrócił, bo był głupi, nie uważał, nic się nie stało, nogi nie stracił, prawda? Prawda? Nie ma zero. A więc mnie się wydaje, że my mamy troszeczkę taki historyczny stosunek w tej chwili do młodego pokolenia, który w końcu obraca się przeciwko niemu. Na przykład próby tego, ażeby dzieci trzymać pod kloszem, podejrzewam, to może, zwłaszcza dzieci z tych bogatszych rodzin, dziecko, które kierowca, taksówkarz odwozi do szkoły, jest w małej szkole, w której nie dostaje niedostatecznego, bo to byłoby złe, prawda? I tak idzie, tak dochodzi i w którymś momencie nagle to dziecko staje przed normalnym życiem kompletnie nieprzystosowane. Dziecko, które nie wie, że są ludzie źli, że są ludzie, którzy z przyjemnością mu coś zrobią na paskudę, że zrobią coś tam, nagle jest taka ostra konfrontacja. Ale ja muszę powiedzieć, że to są znowu uwagi starego człowieka, i być może nie są adekwatne do tego, co jest. Ja mówię jeszcze raz o moich intuicjach. Wydaje mi się, że część z tych rzeczy jest związana z trybem życia, część ze stresem, który jest, bo jest duży stres na dzieci, prawda? A jak ci poszło, a jak tego? Ja nigdy nie pytałem wnuka, jak mu idzie w szkole, prawda? On ewentualnie mówił, jak chciał, to były jego sprawy. Nikt nie ganiał do nauczycieli, prawda, żeby poprawić notę albo coś takiego. Po prostu uważam, że... A więc powiedziałbym jeszcze raz. Wydaje mi się, że intuicyjnie zmiana trybu życia w tej chwili, rozwój mediów elektronicznych, bombardowanie informacjami, które bardzo często są informacjami nie bezsensownymi, nieistotnymi albo nawet szkodliwymi i powstawanie pewnych szkodliwych rzeczy. Jak ja jestem wielkim zwolennikiem właśnie rewolucji informatycznej internetu, ja muszę powiedzieć, że jednak no, nie jest to najlepszą rzeczą, że nagle na przykład pokazują się na internecie szczegółowe dane, jak można uzyskać, żeby się odurzyć bielunia dziędzierzawy, o czym większość dzieci nie wiedziało, nie stosowało, nie tego. Jest rodzina rudymentarna, gdzie się usunąć, prawda? A jeżeli nagle się zrobi z tego rzecz atrakcyjną, no to kłopot, prawda? Także to jest znowu, a z drugiej strony my sobie cenimy wolności, nie lubimy cenzury. Żyjemy w czasach ciekawych. Państwo pewnie mają większą szansę zobaczyć, jak to się skończy, niż ja, ale należy być szczęśliwy, że żyjemy w ciekawych czasach. Ja wam obejrzyłem w ciekawych czasach nie jest przekleństwem. To naprawdę daje człowiekowi pewnego kopa. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję panu profesorowi, dziękuję państwu i do zobaczenia. Zapraszamy do podpisywania książek w holu. O, jeszcze kwiaty do pana.